to zaraz. Zaraz taka wielka bakteria. Zaczynaj. Nie. No już zaczął, bo już słyszę po głosie. Dobra. Dzień dobry wszystkim. Sam się przywitam, bo nawet się nie przywita, tylko tak siedzi i się śmieje i mówi, znowu go wkręciłem. Cześć. Nieprawda. Nigdy, no. Nigdy tak nie było. Nie, no dobra, było tak, ale zacząłem. Także witam was, kochani, bardzo serdecznie. Szeberal z tej strony. Sons of the Forest na moim kanale. Kolejny odcinek. Drodzy lud panowie ukradli. I panie. Padłem do wody. Widzę nas pewniaka, tu nie ma ten wody, lodu. Właśnie. Ty. Ej, czekaj, ty. Wow. Ej, co jest? Czy ja jestem jakiś... Zaraz. Nie ma śniegu, ale jest lód. I no pada nie ma deszcz. Lodu. Jak nie ma lodu? No patrz. Na co? No to zobaczą. Ja nie mam lodu. Ale ty chodzisz po wodzie i Calvin chodzi po wodzie. Jezusy same normalnie. Ten też siedzi na wodzie. Sons of the Forest po prostu. O a ty mi widzisz, że ja pływam? Pomagałem. Tak, no to dlatego właśnie ryję z tego, bo to tak wygląda komicznie. No bo ja mam normalnie, ja mam dobry safety, masz psuty. Ale belki nawet są na... Ja, dobra, ja tak mogę bawić się. Ja tak mogę się bawić. Czekaj, to nie tu, to tu ja mam teraz wejść. Ale shit, normalnie. A ja, tak właśnie coś mi nie pasowało, nie? Coś mi nie pasowało. Czekaj, hop. I tutaj... Hop. Dobra, wracając do Dead Island. Wiesz co, Spiki, bo i wy, drodzy widzowie, zastanawiałem się nad tym, czy kupić Dead Island, bo wiecie, znaczy tak, ty na pewno wiesz, nie? Wy, drodzy widzowie, też mogę powiedzieć z czystym sercem, że naprawdę lubię Dying Light 2. Grało mi się lepiej, aniżeli w jedynkę, tak? No. Na pewno więcej godzin spędziłem i tak dalej, i tak dalej, ale na ten moment tam nie ma kontentu, który spowoduje, że ja chcę po prostu grać w to dalej, tak? I brakuje mi właśnie takiego powodu, aby wrócić do świata pełnego zombie i przykładowo, nie wiem, jakiś wątek fabularny przejść, postarać się to, nie wiem, uratować świat i tak dalej, a Dead no. Island mogłoby być właśnie dla mnie takim zapełniaczem odnośnie chęci grania w jakąś grę o tematyce zombie, nie? No. A wiesz, że Dead Island już nie robi Techland, bo oni sprzedali prawa. Tak, to nie jest istotne, że to Techland nie robi, znaczy przynajmniej dla mnie, tak? Chodzi po prostu o sam fakt, że taka... To, że na Epiku by trzeba było to kupić, bo nie wiem, czy wiesz, ale to jest tylko na Epiku na razie premiera, tam 21, nie? Aha. No, to, że na Epiku trzeba by było kupić, to dla mnie żaden problem. Bo ja, no ja mam większość gier na Steamie, ale to dlatego, że po prostu na Epiku, jak mam możliwość Steam a Epic, to wybieram Steam, ale jeżeli nie mam wyboru, to może być i Epic, nie? To nie jest dla mnie żaden problem. Ja tam też nie mam żadnego problemu, jak jest możliwość, to biorę na PS5. No i... No właśnie, także wiesz, zastanawiam się pod tym kątem, bo za chwilę Days Gone się skończy, dobra, spoko, idzie w zamian GTA 5. Wątek fabularny tam mi zajmie naprawdę dużo czasu. Poczekaj, zdobądź ryby, upuść tutaj. Już idę. Nie, to mówię do Kelvina, nie? On cały we krwi, cholernik, musiałby odpocząć.
To tak jakby mam z głowy, nie? Ta gra poza tym jest na tyle taka nieinwazyjna, że można w nią grać praktycznie, wiesz, na przykład 3 godziny na okrągło, później odejść na 2 miesiące i nic się tam nie zmieni takiego nadzwyczajnego, nie? Przynajmniej tak ją pamiętam. No. A w maju niby to, co mówiłem, ten Outlast Trials. No. Tylko będzie... się zastanawiam, bo tak słuchałem o tym, patrzyłem coś o tym Outlaście, na YouTubach jakiś oglądałem za jabłki, nie? No. Czy ten multi to będzie tryb kooperacyjny całej fabuły, czy tylko oddzielny tryb kooperacyjny jakieś, wiesz, te, nie? Bo tego nigdzie nie znalazłem. Wiesz, o co mi chodzi. Mhm. Bo nieraz te kooperacyjne tryby są jakieś tam specjalne do jakichś tam... No tak masz jak... przykład, tak samo jak w, co ostatnio żeśmy tam sobie pykali... Dragon Age Inquisition. No i właśnie zapytałem, czy tam będzie tryb kooperacyjny na zasadzie Dying Light'a, że idzie z całą fabułę, czy właśnie na zasadzie Dragon Age Inquisition, nie? Mhm. I to by trzeba było jeszcze sprawdzić, wiesz. A czy mi się, z tego co wiem, to raczej będzie normalnie tak jak ten, jak w Dying Light'cie. Czyli, że cały wątek fabularny, nie? No, bo tam jakoś tak dziwnie wtedy powiedzieli, że będzie dla solowego gracza, ale będzie też moduł kooperacyjny, nie? I właśnie się tak zastanawiam, ten moduł kooperacyjny, co oni mieli na myśli, nie? Czy to będzie oddzielny moduł taki, wiesz, na ten, czy całość, jako, wiesz, całość, że będzie w kooperacji, nie? No, ale to zobaczymy. To będzie wiadomo bliżej tej premiery. No, będzie bliżej premiery, o ile nie zostanie przesunięta, wiesz, też na przykład będziemy wiedzieć, tu jest fajne też miejsce do budowy. O. No, ale też będziemy wiedzieć na przykład, czy jak długa ta gra jest, bo, ale mi się wydaje, że to będzie króciutka gra, bo po pierwsze to jest wczesny dostęp, więc to nie będzie pełnoprawna gra. Więc ja się obawiam tego, że to my nagramy, powiedzmy, po prostu zagramy z 2-3 godzinki. Może być koniec, tak. Bo okej, ty, nie wiem, czy ty w ogóle zauważyłeś, znaczy nie zwróciłeś na to uwagi, ale ja tak przez przypadek dzisiaj na to wpadłem. Ty wiesz, no, że my już mamy ponad 50 odcinków z Sons of the Forest? Nie zwróciłem uwagi, bo ja nie zwróciłem uwagi na to. Robili. Ja pamiętam, moja pierwsza seria z The Forest miała właśnie 50 par odcinków. Ta singlowa, ta, która mi największą tak jakby oglądalność mojego kanału przyniosła. No i jestem w szoku, nie? Jestem w szoku, że już Sons of The Forest mimo 60 godzin. Spokojnie myślę, że do 500 dobijemy. Pamiętasz, nie wiem, czy pamiętasz, ale... Dzięków? Nie, 500, znaczy 500 odcinków to nie wiem, to nie chcę za bardzo, wiesz, obiecać czegoś, ale chodzi o to, że 500 godzin w grze, to myślę, że my na spokojnie sobie do tego dojdziemy, bo pamiętasz, na początku rozkminialiśmy, no, czy damy radę 500 godzin, tak jak w The Foreście, dograć, nie? Przegrać w sensie, ale... Wydaje mi się, że damy radę. Zależy, to jest gra, do której też można parę razy wracać. No bo zobacz, no my raz na tydzień to, tak jakby nagrywamy to, mamy na cały tydzień content, tak? Osoby, no, które jakimś cudem gdzieś tam lubią sobie popatrzeć, czy włączyć nawet nas w tle. O, panel słoneczny, bardzo dobrze. Lubią nas włączyć w tle, to sobie, no mają co oglądać, tak, i słuchać, a godzinki lecą, nie, i co 2 tygodnie dodają coś nowego. Wiesz, no, jeżeli teraz na przykład dają, zobacz, bo teraz jeszcze skupiamy się na tym... Budowaniu, no, ale jeżeli dodadzą coś, co warto przeeksplorować, sprawdzić... Zwiedzić, to pójdziemy. Tak. A jeszcze tym bardziej, że mamy nasze ukochane, wiesz co, Night Five. Virginia mamy. Nie no, na Virginii nie jeździsz, chyba że w nocy, ale to nie, bardziej mi chodzi o Night Five. No tak, no. No, także tutaj wiesz. Ktoś mi tu kasznął, myślałem, że ktoś na Steama wlazł do nas, ale... Nie, ja już przyzwyczaiłem się, że mamy takie dziwne, wiesz...
Czekaj. Nie, aż sprawdzałem Discorda. Czy nie, mam teraz Discorda odpalonego, nie? No ja też musiałem przewinąć, bo miałem przykrytego czymś tam. O, i tak to. No może i dojdziemy. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, wiesz, tu u nas też jest różnie. Mhm. No jest, nie? Ale wydaje mi się, że ten, że na spokojnie damy radę, nie? No. I z tym Dead Island właśnie, bo jeszcze nie skończyłem. To mówię, to brakuje mi czegoś takiego, żebym sobie, wiesz, zagrał i pozabijał zombie, nie? No. Jedynym... Też inaczej by to wyglądało, mówię, gdyby dodali nagle... Czekaj, brakuje mi słowa, międzyplatformowe, crossplay. Tak, crossplay do Dying Lighta 2. No to stary, no przykro mi, ale bym cię gdzieś tam na jakąś partyjkę jedną wyciągnął, nie? No ale... nie wiem, czy by się udało, musielibyśmy to dokładnie rozkminić, pogadać, bo to wiesz, nie jest tak ze mną łatwo, nie? Ja nie jestem taki łatwy jak ty. No tak, to ja wiem, słuchaj, no postawiłbym ci kawę, nie? Albo pizzę na stole. Znaczy na łóżku, przepraszam. Aha, bo ty grasz... na śniadanku. No tak, no oczywiście, że tak. I teraz, żeby była jasność, to po prostu speaker jak gra, to gra na łóżku na PS5, nie? Leży na łóżku, a telewizor ma przed łóżkiem gdzieś tam daleko, nie? Na ścianie. No. Także o to chodzi, nie? No, także coś by się tam ogarnęło, nie? Bo ja bym w sumie zrobił jeszcze raz ten... Można by było całą fabułę zrobić, nie? No właśnie, to jest to, na nowej grze plus. I to tylko i wyłącznie dlatego, że ze względu na zajawkę, nie? Wiesz, o, ty, nie... już się roztopił lód. No, u mnie cały czas go nie było. Żadna nowość. O, w mordę. No dobra, trudno. Się? Nie, ale chodzi o to, że już na logi trzeba uważać, wiesz? O, ja teraz mam... nie mam lodu. A, jeszcze coś muszę sprawdzić, poczekaj. Bo podobno w ostatnim patchu dodali możliwość stawiania schodów do ściany. Pamiętasz, co my kiedyś nie mogliśmy postawić? No, do belki i ten, no. Wiem, czytałem to gdzieś. Zaraz zobaczymy. Zamurowali mnie. Tutaj jakoś tak dziwnie. Wchodzę do tego, a nie wchodzę do tego. A ten nie wchodzi tu. Dodali. Dodali? Tak. I fajnie, nie? Mhm. Ktoś krzyczał? Nie, a czemu? Jakiś schizm, bo mi się wydawało, że jakiś zombiak krzyczał. Nie, to po prostu myślę, że jest wczesna pora i dlatego jeszcze żółtko ci nie wskoczyło po prostu. A, może i tak. No, także tak to wygląda. No i tak myślałem na tym Dead Island, bo patrzę na te premiery. Wiesz, no nie ukrywam, że też dobrze by było, bo to by była premiera na kanale, nie? A premiery... No nie oszukujmy się, ale więcej osób przyciągają, tak? I ktoś, kto tam chce na przykład, komu się spodoba dana osoba, no to zostanie na innych seriach i wtedy dopiero sprawdza. Czekaj, tu dam radę. O, dałem radę, dobra. No i powiem ci, że to ten, a inne premiery, no co? Diablo się zbliża, ale Diablo ja nie chcę. No, powiem ci, nie ciągnie mnie do tej czwórki, nie? No. Jakoś lubię Diablo, ale mam jeszcze trójkę nieukończoną, a kupować, wiesz, kupować tylko i wyłącznie po to, żeby to później stało, to już mam nauczkę po Fasmofobii. Co prawda na promocji ją kupiłem, bo Fasmofobię, no ile ja za nią zapłaciłem? Trzy dychy? No tak, no ale to do nikogo nie możesz mieć pretensji, tylko do siebie, bo ja cię nieraz namawiałem na tą grę i jakoś nie mogłeś się... Znaczy to czy... tak, to ja nie mówię, że mam pretensje, A gra jest naprawdę fajna i taka, wiesz, do takich krótka, wiesz, na takie meczyki, na ten...
bo to masz na zasadzie takich meczów, nie? No jak ten, jak on się nazywa? Dead by Daylight. No. Inny styl gry, ale tak, wiesz, i, ale no, nie, zmuszać tam też nikogo nie będę na siłę, nie? Nie, no wiadomo, bo to wiesz, grać to trzeba chcieć w danym, w daną grę, bo później no. Tak naprawdę się męczysz tylko. Później się męczysz i niepotrzebne problemy są z tym, nie? A tak jak masz fan z gry, no to całkowicie inaczej to wygląda, nie? Nie chcesz patyczaków? Nie. Bo mi, bo mi się rozmnożyły i mam muszę go poddawać. Może ty chcesz? Nie. Wyślę ci słoiczku. Nie, dziękuję. To akurat ja jeszcze nie jestem na tym etapie eksperymentu naukowego i przyrodniczego jednocześnie. Ale to jest fajna rzecz. No, to ja nie mówię, że nie. Lepszy od pieska, bo mniej chodzenia przy tym. No, powiem ci, że ciekawe podejście, to tak, może tak być. Także, dobra, to ci wyślę. Nie, 10? Nie, to ile ty tego masz jak 10? Miałem 11, a teraz już mi się chyba 5 małych znalazłem. Takich dopiero co wyklutych, a na pewno się znajdzie jeszcze więcej. Mhm. Mogę ci dać te 3 większe i ten, i te wszystkie małe ci przyślę. Nie chcę. Dobra, to jutro pakuję. Tylko adres mi podeślij. Stary, czuję się jak normalnie z tym, jak on się nazywa, z ankieterem, który dzwoni, albo ewentualnie gościem z banku, który, bądź kobietą, nie? Który próbuje wcisnąć kredyt, nie? Albo przedłużenie umowy jakiejś, albo coś tam. Taki przedstawiciel handlowy patyczaków. Tak. To co, to chcesz? No nie chcę. Ale popytam. Ty pytać się nie musisz, ja daję adres i to samo nie. Ten. To cię... Popytam innych, czy nie chcą. Dobra, słuchaj, będę w sierpniu jechał. Przywiozę ci. Do sierpnia to ty będziesz już miał jeszcze tego więcej. No to dlatego jeszcze więcej dostaniesz. Teraz miałeś szansę dostać mniej. Dostaniesz 5 razy tyle. No nie, tam wiesz. Zrób sobie przerwę, Kelvin. Powiem tak, będę musiał poszukać, wstawić na Elixir, że za darmo oddam i tyle. Może ktoś przyjdzie i weźmie, się zlituje. A ten, teoretycznie, czekaj, no patyczaków po prostu jak coś, to wypuści je na trawkę. Nie mogę. Serduszko ci nie pozwala? Te małe serduszko. Emila by mnie zabiła. A, to wiesz, to słuchaj. Wiesz, czego mi jeszcze brakuje w sąsie? Jak masz, bo teraz na przykład taki dałem delikatny, poręcz delikatną, tak to nazwijmy, nie? Na balkonie. I powiem ci, kolego sympatyczny, że brakuje, żeby połączyć na przykład z dużymi belkami niskie belki. Nie wiem, czy kumasz, nie kumasz, dobra, nie kumasz, bo ja to też źle powiedziałem. Ale jak stawiasz na przykład ścianę, nie? To do ściany nie możesz pociągnąć tak jakby płotu z belek, bo jakimś cudem się nie łączy, nie? To jest dziwne. Nie, Kelvin... wiem, o co ci chodzi. No to trzeba do nich napisać, że to poprawili w patchu. No to na pewno, nie? Meble. A kościane krzesło sobie zrobimy. Bęk. Teraz tak, jeszcze jedno. Kościane krzesło. Bęk. Czekaj, jak tak usiądę, to będę tego widział, dobra. Tu będę widział to, a ten co będzie widział? Ten będzie widział to. Też elegancko, dobra. Teraz jeszcze tak. Łóżko.
stół. Trochę duży ten stół. Dobra, to poczekamy, może dodadzą, dodadzą mały stolik. Jeżeli dodadzą mały stolik, to to tutaj postawimy, nie? To to tutaj postawimy. I już jest sens grania. Będziemy czekać, aż dodadzą mały stolik. Dotąd będziemy grać. No raczej. I też jedną rzecz bym chciał zrobić, bo... ale to pomyślimy, poczekaj, jakby to ładnie zrobić. Nie, nie da się ładnie. Da się, da się. I ja chyba wiem jak. Dobra. Muszę iść po jakieś kurde belki, bo nie mam nic tutaj kompletnie. To coraz mniej. Niech oni dodadzą ten, dodadzą to odrastanie drzew, bo coraz tego mniej zostało. No już prawie na całej wyspie nie ma drzew. No nie, ale to... O. Stary, nie wiem gdzie, w co ja trafiłem, ale na pewno nie w sarenkę. Ale w coś trafiłeś tu już. Nie, no to wiadomo, no ja zawsze w coś trafię, nie? Jakby nie było. Jakby nie było, byłoby bardzo miło. A, moi drodzy, że tak powiem, rozkminiliśmy ze Spikim, że ostatni odcinek, znaczy, że no tak, no ten odcinek, który oglądacie, to prawdopodobnie, jak dobrze policzyliśmy, to będziecie oglądać w sobotę. I teraz... No, mów. Czekaj, dobrze policzyliśmy, czy nie? Dobrze, tylko źle. Już zaraz coś innego wymyślisz. Ja go znałem, już zaraz będzie. Nie, dobrze, w piątek. W piątek ten, oglądacie ten odcinek. Więc z naszej perspektywy był patch. Bo 4 dni do patchu, nie? I w niedzielę już następny odcinek, który będzie, to już będzie z nowym patchem. Więc tak będzie najlepiej. I to chyba jedyna. O, masz pięknie. I teraz trzeba pociągnąć jeszcze linę stamtąd, tutaj. Ja to zrobię. Tylko, że belkę musisz tam po... No właśnie, no właśnie, kolego sympatyczny. Musisz tam postawić. O. Już nic, już to zrobiłeś, dobra. Dobra. Dobrze wykombinowałem? Pięknie. Wiesz, dlaczego ja takie coś buduję? Bo to jest system bezinwazyjnych, bezinwazyjnego poruszania się po lesie, nie? Tak, wiem. Ja wcześniej to mówiłem, dlatego zacząłem je jako pierwsze stawiać. A... I... No. I ten, bo mi się to podoba, bo to jest szybciej niż na tych mostach. Że to jest, wiesz, bezpieczniejsze pod kątem chociażby tego, że Kelvin ogarnie to... O. A on umie po tym jeździć? Nie, Kelvin po prostu tego nie zniszczy, o. No ja nie wiem, był taki pewny, ale dobra. Nie, nie zniszczy, już nie robi tego. Już mamy są nieaktualne. No, także wy w niedzielę będziecie po prostu oglądali aktualny z najnowszym patchem odcinek, także... Ciekawe, co dodadzą. Ciekawe, co dodadzą. I to taka rozkminka co 2 tygodnie. Aż kawkę dostałem z wrażenia. No. No. Ale no, mogliby jakieś budowle, w sumie nie wiem, czy ja bym chciał budowle. Ja chyba jednak jestem zwolennikiem iTeamków. Nie wiem, może, no. Może to jest syndrom złomiarza, że po prostu lubię mieć dużo rzeczy w ekwipunku, nie wiem. To się jakoś nazywa... Chyba, że ty wiesz, bo ja nie pamiętam tego słowa, tego określenia, ale w życiu realnym, jeżeli ktoś zbiera i odkłada, powiedzmy, wszystko, bo się, a może się przyda, może się przyda. No wiem, to takie zbieracze, ale nie wiem, jak to tam
naprawdę nazywać. To się nazywa to albo właśnie zbieractwo, albo cholera wie jak, nie? Nie pamiętam w ogóle tego słowa. No, jesteś kolekcjonerem. No. I to bardzo takim mocnym. Kurde, znowu mam milion różnych GPS-ów zaznaczonych tu. Wiesz co, ta gra mnie nie zdziwi. Ja ci pokażę. No. Znaczy to ja tak no, teraz... To spokojnie, ja ci pokażę screena, później na tym wrzucę, tylko na... Po tym jak ja sobie chodziłem po wodzie, a ty pływałeś koło mnie, to nic mnie nie zdziwi. No. To po prostu nic mnie nie zdziwi. Ale dobrze, już wróciło wszystko do normy. Teraz też wszędzie jest woda. Ty, ale most się nie ten. Most nie zatonął, także zrobiliśmy to dobrze. No, zawsze to robimy bardzo dobrze. Jeszcze generalnie mogliśmy w drugą stronę ten most zbudować. Ale to już na przyszłą zimę. Na przykład tutaj mi się tak wydaje, żeby było fajnie pociągnąć z tej perspektywy. I wtedy tak naprawdę łączymy to, jak będziesz miał drona, to będzie najlepiej pokazane ujęcie wszechczasów tej naszej bazy. No. Tak mi się zamarzyło, że jak będzie dron, a dron będzie, bo jak faktycznie mówili o panelach solarnych, to ja byłem taki troszkę sceptyczny, że nie no jak to, panele solarne, co wy. A się okazuje, że jednak to, co było w plikach gry, to teraz dodają, nie? Więc jak jest snajperka, więc jak jest gdzieś tam ten dron, to niestety albo stety będzie. No taka bardziej nowoczesna po prostu gra. Popuściłem ci na tym na Discordzie, zobacz ile mam tych GPS-ów nawalonych. No, czekaj. No nie. Nie, to nie. Widzisz? Nie widzisz? Zdecydowanie inaczej to wygląda. To znaczy? No to znaczy mam mniej. No, u mnie jest strasznie dużo, nie? Wiesz co, teraz dopiero rozkminiłem, że jak wezmę GPS-a do ręki, to pipka mi ten GPS. Pipka ci? Tak, pipka, normalnie pipka. A mi nie. A wsłuchaj się. Nie pipka, nawet się schyliłem do monitora i nie słyszę. Ale to nie ma być na monitorze. Znaczy nie ma być, nie będzie słychać, jak się do monitora przybliżysz. No wiesz. Dobra, zachodzi powoli słońce, ja mam tam od groma logów. Muszę iść tam zacząć budować. A gdzie ty w ogóle jesteś? Ja ubieram ten, manekiny w paskudny pancerz. No tak, manekiny bo tam te manekiny teraz ten naprawili, nie? Znaczy teraz to już się nie nazywa manekin chyba. No, ale już, ale fajnie wygląda ubrany. Nawet nie wiem, zaraz później i zobaczę. I drugi spróbuję ubrać, bo mam 10 technicznych, to w techniczny ubiorę go też. Mhm. A no, co? Słuchaj, zawsze jak coś, to tak, można... Będzie techniczny, jeden w zapasie. Ale to można więcej tych technicznych, bo zobacz, stawiasz trzy manekiny, idziesz do ten, no tak, do bunkra... I masz ich więcej i robisz sobie. Tak, do bunkra z drukarką 3D, dopóki jeszcze nie wycofali tego, że za każdym razem, gdy wychodzisz z gry i wchodzisz, to masz na nowo 1000 tego, kadri, znaczy 1000 tuszu. No to stary, można naciukać. Ty to on fajnie, ten taki paskudny pancerz to jak kosmonauta, a ten jak pilot wygląda. Co się stało się? Nic. A nie, czekaj, bo to R muszę dać, dobra.
Oj Boże. Myślałem, że normalnie tragedia zaraz będzie, ale jednak nie. Co się stało się? A nie, 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 no wszystko jest okej. Okej, jest? No to dobrze. Tak, tak, wszystko jest okej. Rozwaliłeś coś? Nie. Na pewno? Tak. Ja ci nie wierzę. Nie, nie, wszystko jest okej. Kurde, robi się ciemno. Niedobrze. Znaczy te logi stąd raczej nie znikną, więc o tyle dobrze. Nie, nie, nie znikną. Logi nie znikają. Zrobimy tak, zrobimy... Tu postawimy. Tu postawimy. Jakąś, wiesz co, dobra, idziemy spać, bo to zaraz będzie ciemno. Znaczy już jest ciemno, robi się. Także uno momento. To? Bęk. No i dobrze, zamówiłaś, to zamówiłaś. Dobra. Chcę ładnie zrobić tak, aby tu gdzieś powinna być ryba. Nie, aby można było solary zamontować. I to ta miejscówka byłaby już taką bardziej ekologiczną, wiesz co jest? No. Może bym pierdylnął na przykład... A tu jakbym to dał? Ha, to cię połączy z tym. A to połączy z tamtym. Czekaj, tu tego... Tutaj nie postawisz tego, dobra, okej. Chyba, żebym na przykład... Nie, no tędy też tego nie zrobię. Kurde, gdzie by tu ładnie te solary postawić? Nie mam pomysłu. A jakbym tak dał? Aha, to łączę w ten sposób. I co mi to daje? No to mi generalnie nic nie daje. Bo nawet jakbym chciał postawić... tu ściany, to tego nie zrobię i pod kątem też tego nie zrobię. Chyba, że wykorzystam... Chyba, że wykorzystam to tak... Czekaj... Mam pomysła, Walduś. O. Tak, tu gdzieś była połówka. Za małe. Ale dobra, może damy radę postawić coś. O! Dobra, panie kolego. O, cholera. Czekaj. Muszę tam wejść. Nie chcę mnie puścić tam. Nie chcę cię wpuścić? A jakbym to zrobił? Tak bym zrobił. Czy teraz mnie puści? Okej. To mi nic nie zmieni, ale... Pomoże? Nie, tak mnie nie chcę puścić. Hmm.
No trochę lipa. Trochę lipa, panie kolego. Tak? No, chodź na chwilę, bo ty jesteś... Poczekaj, bo ja zbieram te ryby i już tylko powieszę. Dobra. Ja uzupełniam te stojaki na razie. Nie? No właśnie, to ja muszę zjeść teraz i się napić. Bo jest rozkminka, a chcę zrobić takie miejsce centralnie na solary. Z racji tego, że to jest, wiadomo, wyjątkowe miejsce. A nie chcę... Nie widzę, powiedzmy, innej możliwości, żeby to połączyć. Może to tobie coś, wiesz, przyjdzie do głowy, nie? Wątpię. Nie, no to słuchaj, no co dwie głowy, to nie jedna, nie? Dobra, już tam jadę. No i nie to. Ja podejrzewam, że to jest kwestia tego, że tu jest nierówno, ale... ale ja chcę to jakoś oszukać trochę, bo wydaje mi się, że da radę to oszukać. To, wiesz, ta gra... No... Ma w sobie duże pokłady możliwości bycia kreatywnym. Tylko no... Tutaj... Chyba, że jakbym tutaj jakoś to wyrównał, ale to wtedy mnie... No nie, nie wyrówna mnie. Chyba, że... No, co chcesz tutaj? Chyba, że tu... No je, to... jestem i to chcesz. Dobra, postaw... No tak, dobra. Znaczy nie, no, no tu jest cień, ale... Słońce i tak no tam świeci, jak wstaje. Tu, widzisz to miejsce? I widzisz tą no belkę tu? Spróbuj no jakoś zrobić tutaj schody. Takie jak tutaj, o. Takie jak tutaj, o. Jakie? O, takie jak tu? Schody? Mhm. I chcesz do góry? Od dołu? No, obojętnie, no. Znaczy od dołu, w sensie nie od samej ziemi, ale chodzi o to tutaj, tak jakby. Żeby to były schody, ale żeby tam tylko można było porzucić, znaczy położyć solary, nie? Bo mi nie chce gra na to pozwolić, a... Nie mam reakcji na ten, na schody. No właśnie, wydaje mi się, że... Że jakoś można, ale... Ja jeszcze tutaj dorzucę, żeby było w miarę równo. Ale to chyba nic to nie da. Bo... Gdyż ponieważ... No... A jakby... No rozkminka, nie? No, bo tu masz inaczej tą ścianę jakoś zrobioną chyba. Tamta tak, jest krótsza tu, jakoś. Tu było kombinowanie pod kątem ściany. No i dlatego nie chcę. Chyba, tak, że po prostu uda. Przestanę... Dobra. Nie, bo można też zrobić tak, tutaj nie będziemy robić... O, poczekaj. Raz. Nie, dobra, tutaj. Raz. Dwa. Bo tu jakby nie było tej na dole belki, to by było lepiej, wiesz? O tej belki, żeby na dole nie było. Dobra, to ten, weź tą belkę, ja już mam inny pomysł. Tutaj po prostu postawimy ten solary z dwóch stron. Ale ja nie mogę tutaj nic teraz usunąć. O. Oj, nie to. God damn it. Zaraz trafi coś. No dobra, chyba jednak trzeba to postawić w ten sposób. A najwyżej... A bo tu jest pełna belka? Czy 3/4? Nie mam pojęcia. Pełna. Dobra, chodź z tą belką. Albo dobra, ty kombinuj tam, bo może ci się uda.
A ja jeszcze spróbuję tutaj. Bo najwyżej trochę druta będziemy ciągnąć więcej. Patrz, w tę stronę nie chcę, skubane. Trudno, to trzeba to zrobić w ten sposób, tak sugerując się tym, co... Ale krzywe, sugerując się tym, co Michał, ten... Wezmę ci jedno. A, bo ty... Nie, nie, patrzyłem co innego, ale... Dobra, dobra, kombinuj. Kombinuj. Ej, to, tak. mi nie jest potrzebne, bo to jakaś niepełna belka. I stary, nie mamy żadnych belek. Dobra, idę. To będzie jedyna... Oj, bidny ten, bidny Kelvin. Nie wie, jak tam trafić. Wiesz co, wiem, dlaczego tu może być tak. Tam jest ogólnie... No. Bo tutaj jest ta platforma i ta platforma jakby przeszkadza nowej. Rozumiesz? Mhm. O, bo ta platforma nam przeszkadza. Żeby to była ściana normalna, o tu, położona tak, o, to by poszło. A że tu jest platforma, do platformy się po prostu pewnie nie da. Dobra. No i zobaczymy, dobra. Zobacz sobie, wejdź tam na górę, obok. Bo ja już rozkminiłem co innego, po prostu dwie chaty, tam gdzie tam stoisz, to będzie, będą po prostu solary po dwóch stronach. Aha. Wiesz, to będzie tak zwana farma solarna i tam będziemy po prostu musieli pociągnąć drut na po całości domu i w domu normalnie będą wisieć żarówki, nie? Ach, dobra. No. Aha. To fajnie. Także w ten sposób, nie? Ja ci tam wysyłam logi, nie? Ale... I co mam z nimi zrobić? Postaw tam dach. Znaczy w sensie, wiesz, taki spiczasty, nie? Tam, gdzie masz niedokończoną ścianę, to postaw ścianę, żeby można było podłogę stawiać. Tak, chyba nie mogę tu przejść. Nie wiem za bardzo, o co ci chodzi, ale dobra. Dobra, no stawiaj tam ten. No masz normalnie, możesz tam przechodzić. O właśnie. O. Pięknie. Dobra, moi drodzy, 43 minuty, także ten odcinek dobiegł końca. My tylko delikatnie dokończymy jedną rzecz tutaj i zobaczymy. No ja rozkminię... Rozkminię, kiedy ten odcinek będzie publikowany. Jeżeli faktycznie w piątek, no to następny już odcinek będzie po nowym patchu. Także z naszej strony to wszystko. O, i teraz zobacz. Bierzesz na przykład to. Idziesz tutaj i stawiasz normalnie teraz ten. Podłogę. Znaczy podłogę. O, to. Bęk. Bęk, nie? Ale tu już na ten pomysł wpadłem. Wcześniej. No elegancko. I tak samo z drugiej strony zrobimy, nie? Co prawda wydaje mi się, że można by było to jeszcze zrobić... Inaczej. Inaczej, tylko że nie w tym miejscu, bo tu się coś badzi, nie? Tutaj nie pozwala mi postawić takiej, wiesz, spiczastej, tak tutaj, po skosie, belki, bo jest po prostu krzywo, nie? No, także... No, z naszej strony to wszystko. Widzimy się w następnym odcinku i zapraszam... Czekaj, to jeszcze zobaczę, jak wygląda ten... Creepy Armor. Może by to też miało ręce i nogi. Bo mówiłeś, że fajnie wygląda, to... Fajnie nie, ale wygląda. A, no to dobra. Bo to jest tam na starej chacie, nie? No. Znaczy na pierwszym... W budynku A. O, może tak. Tam, gdzie coś budowaliśmy. Budynek A. Okej. A jest, no. No i elegancko. Elegancio. Ten wygląda jak... No, jak on się nazywa? Jak kanibal. A to wygląda jak... Jak pilot. Jak pilot, no. Dobra, moi drodzy, dziękuję za uwagę. Widzimy się w następnym odcinku. Także pozdro, Szeberal. Hej, hej.
Hej, hej.